Klub Sportowy 27 Katowice to nowy projekt na koszykarskiej mapie Polski. Zespół od tego sezonu występuje w rozgrywkach drugiej ligi mężczyzn Polskiego Związku Koszykówki i jak dotąd jest niepokonany. 5 listopada katowiczanie zanotowali 8 zwycięstwo z rzędu, pokonując BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 85-50. Drużyna, chociaż debiutuje w seniorskiej koszykówce, nie jest wcale nowym tworem. Powstała na bazie prężnie działającego UKS-u 27 Katowice. Przede wszystkim postawiliśmy na młodzież, kontynuację szkolenia UKS SP 27 Katowice. W połączeniu z doświadczeniem, my mamy trzech chłopaków, którzy są bardziej doświadczeni, gdzieś tam dograni. W pewien sposób mają być mentorami dla tych chłopców 17-18-letnich. Ale też trzeba jasno powiedzieć, że to nie przypadkowi chłopcy. Większość z nich gdzieś tam miała styczność z kadrami narodowymi, młodzieżowymi, w tym Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, więc na pewno poziom tej młodzieży jest bardzo wysoki, a też o to chodzi, żeby mieli gdzie się rozwijać, więc seniorski basket jest dla nich. Nasz klub istnieje już od ponad 30 lat, natomiast jest to pierwszy rok na poziomie drugiej ligi. Stworzyliśmy zespół przede wszystkim na podstawie naszej bardzo zdolnej młodzieży. Mamy teraz 7 reprezentantów młodzieżowych kad narodowych. Do tego dołożyliśmy 4-5 zawodników o nieco większym doświadczeniu, zawodników, którzy przede wszystkim są w stanie przekazać swoją wiedzę, doświadczenie i chcą zbudować zespół z młodszymi kolegami. Do tego dołożyliśmy świetną kadrę szkoleniową, świetnego motoryka, bardzo doświadczonego fizjoterapeutę i myślę całą ekipę wokół klubu, która bardzo mocno angażuje się w nowy projekt. Jesteśmy naprawdę mega szczęśliwi, że taki dobry początek zaliczyliśmy. Ale przede wszystkim cieszy rozwój tych zawodników. Postawiliśmy na bardzo doświadczonego trenera z wieloletnim doświadczeniem w ekstraklasie, więc chłopcy mają wszystko, żeby się rozwijać i to jest dla nas najważniejsze. Wynik to wiadomo cieszy, ale liczy się to, że każdy z nich się rozwija jako indywidualna jednostka i to jest dla nas najważniejsze w tym momencie.